Legią Warszawa. Witam serdecznie drużynę naszych gości oraz osoby jej towarzyszące. Przystępuję do prezentacji obu zespołów. Drużyna naszych gości, Legia Warszawa, zagra dzisiaj w następującym składzie. Z numerem 8 Grzegorz Malewski, z 11 Łukasz Bilczek, kapitan drużyny, z 14 Piotr Robak, z 15 Adam Linowski, z 17 Marcel Wilczek, z 20 Mateusz Jarmakowicz, z numerem 24 Kamil Suliman, z 27 Łukasz Pacocha, z 30 Tomasz Andrzejewski i z numerem 33 Grzegorz Kukiełka. Trenerem drużyny gości jest pan Piotr Bakur. Jego asystentem pan Robert Habelski. Oto skład gospodarzy GTK Gliwice. Z dwójką Michał Jędrzejewski, z trójką Marcel Dziemba, z czwórką Marcin Salamoni, z piątką Kosma Kołcz, z szóstką Dominik Rutkowski, z jedenastką Kacper Radwański, z trzynastką Grzegorz Podulka, z siedemnastką Marcin Wesela, numerem 21 Aleksander Filipian, 25 Damian Pielow, 31 Paweł Zmarlak, 57 Łukasz Ratajczak. Trenerem drużyny gospodarzy jest pan Paweł Turkiewicz. Jego asystentem pan Stanisław Mazanek, a kierownikiem drużyny pan Łukasz Kopera. Sędzią dzisiejsze spotkanie. Jako sędzia główny pan Dariusz Neyman. Jego partnerami są panowie Arkadiusz Wojna i Filip Marek. Komisarzem Polskiego Związku Koszykówki jest pan Krzysztof Puchałka.
Numer 11, Łukasz Wimczek, kapitan drużyny. Numer 14, Piotr Robak. Dobry wieczór. Państwo, nazywam się Tomasz Mucha, pytam do Państwa przyjemność komentowania spotkania 27. kolejki pierwszej ligi mężczyzn pomiędzy GTK Gliwice a Legią Warszawa. Przedstawię teraz składy i tak gospodarze w następującym zestawieniu z numerem 2 Michał Jędrzejewski, z 3 Marcel Dzięba, 4 Marcin Salomonik, 5 Kosma Kołcz, 6 Dominik Rutkowski, 11 Kasper Radwański, 13 Grzegorz Podłuka, 17 Marcin Weselak, 21 Aleksander Filipek, 25 Damian Bierow, 31 Paweł Zmalak, 37 Łukasz Adajczak. Trenerem gospodarzy Paweł Turkiewicz, jego asystentem Stanisław Mazanek, kierownikiem zespołu Łukasz Kopera. Natomiast gościem w następującym zestawieniu 8 Grzegorz Maleski, 11 Łukasz Wiczek, 14 Piotr Robak, 15 Adam Linowski, 17 Marcel Wiczek, 20 Mateusz Jarmakowicz, 24 Kamil Sulima, 27 Łukasz Pacucha, 30 Tomasz Jędrzejewski, 33 Grzegorz Kukiełka, trenerem Piotr Bakun, jego asystentem Robert Kamelski. Zacznę pierwsza skuteczna akcja gości. Skuteczne wejście pod kosz Łukasza Wiczka i Legia prowadzi 2-0. Dzisiejsze zawody prowadzą Dariusz Neyman, Arkadiusz Wojna i Filip Marek. Okazja Gliwizan by powiedzieć na poprzednią skuteczną akcję Warszawę, ale strata. Mieliśmy kontrę, ale nieskutecznie Grzegorz Kukiełka, jednak Łukasz Adajczak z Sybirski, który wręczył w taki sposób, że nadal posiadanie Legia. Dzisiejsze spotkanie niezwykle ważne dla układu tabeli. Skuteczny rzut Warszawia, no mamy zbiórkę Macego Dzięby, Gliwiczanie w kontrze. Mamy niestety Kasper Radwański przekroczył linię końcową. No i druga strata Gliwiczan. Legia, jeśli dziś wygra, no to nadal będzie miała szansę na to, by zakończyć rozgrywki na pierwszym meczu, no ale warunek jest taki, iż w czterech ostatnich kolejkach w toku łańcuch przegra przynajmniej dwa razy, a warszawianie wygrają komplet spotkań. Rzut Linowskiego, piłka zataczona w ręczy, no ale szczęśliwie wpada do kosza, no i goście prowadzą już 4-0. Z kolei Gliwiczanie nadal walczą o trzecią pozycję z zespołem Stargard, no a w przypadku dzisiejszego zwycięstwa z Legią różnica 5 punktów, być może nawet jeszcze o drugie. Warunkiem koniecznym byłoby to, by warszawianie jeszcze raz do końca rundy zasadniczej przegrali, no a Gliwiczanie wygrali pozostałe 3 mecze. Kolejna nieskuteczna akcja GTK. Jeśli pyta Robaka, dobra obrona Marcela Dziemy, no i Robak zmuszony do błędu wyrzuca piłkę za linię boczną. GTK wygrał ostatnie 5 spotkań, tak więc liczymy jak najbardziej. Mogą liczyć na to, że uda im się to również dzisiaj, no ale przeciwnik na pewno z wyższej półki, no i o to zwycięstwo łatwo nie będzie. Natomiast Łukasz Adajczak teraz po prostu błotnie złapał piłki pod koszem, no i mamy już trzecią stratę w czwartej akcji zespołu z Gliwic. Sporo nerwowej środka Gliwiczan, a jeśli chcą oni już powalczyć mocną Legią, no to na pewno nerwy muszą opanować i poprawić swoją grę. Tymczasem mamy skuteczny rzut z dystansu. No i Legia prowadzi już 7-0. Aleksander Filipiak, który prawdopodobnie dzisiaj będzie musiał spędzić sporo czasu na parkiecie. Kontuzjowany jest Michał Jędrzejewski. Raczej ten Trukiewicz nie zaryzykuje jego występu. Mamy pierwszy przechwyt Gliwiczan. Salomonik do Ratajczaka, no i Ratajczak efektownym sadem kończy akcję 4-7. Dobra, teraz akcja dwójki podkoszowej GTK. Marcin Salomonik sprytnie zauważył, że Ratajczak biega pod kosz niepilnowany. Zobaczymy, jak teraz odpowie Legia. Kiełka do Orbaka. Orbak po zwrocie rzut po dystansu, nieskuteczny, kto zbierze. Mamy fał kosza Ratajczaka, który polował Adama Linowskiego, no zawodnik warszawskiej Legii był w tej korzystnej sytuacji, że zostawił pod koszem swojego przeciwnika, no i z łatwością zebrał piłkę po niecelnym rzucie swojego kolegi zespołu. Zobaczmy do Orbaka. Orbak naciskałem się z Filipiaka w roku wojska. Oddaje piłkę na obwód do
Linowskiego, a ten skutecznie z dystansu 10-4. Adam Linowski. Lipiang, Artyczaka. Artyczak podejmuje gry 1-1. Doskonale ograł Wilczka. No i dodatkowo był faulowany, tak więc stanie za chwilę na rzut wolny. Będzie miał okazję na akcję 2 plus 1. Punkt jest dobry Łukasza Ratajczak, a faulował grający z numerem 17 Arce Wilczek. To pierwszy faul tego zawodnika, Ratajczak, pierwszy faul zespołu. Obecny sezon nie rzuca zaledwie 59% skutecznością. No i teraz niestety trudniej się trafia, no ale piłkę zbiera. W zasadzie zbija Maciej Salomonik do Ratajczaka, no i Libiczanie nowe w posiadaniu. Aleksander Filipiak wykorzystał swoją szybkość, skutecznie wszedł pod kosz, no i mamy tylko 2 punkty różnicy, 8 do 10. Wydawało się, że to będzie dobre podanie zawodnika z Legii, no ale Libiczanie w porę się połapali, niestety kontra nieskuteczna, Kasper Ratański nie złapał piłki, no i da ponownie za linią końcową. Widać sporą energię i ochotę do gry Libiczan, no ale niestety trochę brakuje dokładności, a być może nawet skupienia. Te proste błędy powodują, że to nadal Legia na prowadzeniu. Kiełka. Minął wartością Ratajczaka, no i skutecznie wykończył akcję. Ratajczak wyraźnie pełniejszy w tej akcji, no nie miał możliwości nawożenia na swoim rywalem. Kiełka do Samonika, Samonik z dystansu. Skuteczny rzut. No i tutaj jeden punkt różnicy, 11 do 12. Maciej Salomonik agresywnie naciskana. Tylko do kukiełki. Kukiełka spół dystansuje na rzut do kukiełki. Szczęśliwie jednak kukiełka nadal w rękach Legii po tym, jak kukiełka zabrał po swoim życie. Łukasz Wiczek został w sytuacji 1-1 z Marcinem Salomonikiem, napromując kominę, został sfaulowany. Pierwsze przewinie Salomonika, drugie zespołu z Libid. No więc nadal będziemy znaleźć grę z zajęć kosztem. Wnioski do Wilczka. Wilczek do Kukiełki. Kukiełka ponownie próbować pod kosz, no ale tutaj Marcin Cedzieba skutecznie zagrodził drogę Dosza. Mamy przewinienie Łukasza Ratajczaka, który przy drugiej zbiórki faulował Łukasza Wiczka. Sporo kontrowersji w tej sytuacji, Gliwiczanie twierdzi, że to drugi faul tego zawodnika, a trzeci faul zespołu w tej kwarcie. W wcześniejszej fazie tej akcji, no ale sędziowie nie dawali się użyć wisków. No. Dobry nawet 14. Nadal piłka w posiadaniu Legii. Łukasz Wiczek za nikotowe. I tam broni w jego rękach. Wiczek chodzi do kosz. No co jest Dziąba spóźniony wyraźnie, no i Wiczek nie ma problemu z ukończeniem tej akcji. 14-11. Łukasz Wiczek. Salomonik do Dzięby. Dziąba się do Ratajczaka. Ratajczak pod koszem zablokowany przez Nienowskiego, no ale zbiera piłkę w swojej niecelnej próbie, no i dobija 13-14. Wiczek ze słoną Nienowskiego. Szukał podania do swojego kolegi, ale ostatecznie oddał na obwód. Zbiera Dziemba, jest faulowany. Faulował Marcel Wilczek, to drugi faul tego zawodnika. Pierwszą zmianę dzisiaj spotkania Marcel Wilczek opuszcza park, jego miejsce Tomasz Andrzejewski. Zmiana także miejskim zespołem Marcin Wesela zmienia Łukasza Ratajczaka, który jest już wyraźnie zmęczony. Na parkiecie z numerem 17 Marcin Wesela. Trudne zadanie przed Marcinem Weselakiem, bo Tomasz Andrzejewski to wysoki zawodnik, który dodatkowo rzuca z dystansu, tak więc Weselak nie będzie mógł, jak to zwykle czyni, bronić pod samym koszem. Będzie musiał również aktywnie bronić na pół dystansie.
Petr Radwański. Próbował dograć do Marcina Salomonika, no ale ten niestety nie opanował piłki, no mamy stratę zespołu z Gliwic. Kozliczek. Dalej wnioski. Tylko w rękach Piotra Rybaka. Rybak zasłona Wnioskiego, no ale skutecznie Grzegorz Kukiełka kończy tą akcję skutecznym wejściem pod kosz. Grzegorz Kukiełka. Salmonik chce jedynie z Andrzejczyni. Mamy przewinienie Andrzejskiego. W zasadzie uznał, że przewinienie było jeszcze przed akcją rzutową, tak więc kosz, który zdobył Marcin Salmonik, nie został zaliczony. Punkty nie zostały zaliczone. Faulował Tomasz Andrzejewski. Jest to pierwszy faul tego zawodnika, trzeci faul zespołu. Salmonik w stanie bocznej. Piotr Lewańskiego. Lewański podnie do Filipiaka. Filipiak wejście pod kosz. Sytuacyjny rzut. Ale skuteczny. 15-16. Filipiak. Andrzejewski. Weselak już blisko niego. Teraz powodem trenera Andrzejewskiego. Ostatnie piłki dodaje Aleksander Filipiak, no i Paczowiano pozostało 5 sekund na dogranie tej akcji. Będziemy mieli zmiany w gliwickim zespole, również w Wasowskiej Legii. Zmiany wokół zespoła. Zespole gości na parkiecie. Kacper Radwański opuszcza parkiet w jego miejsce Demen Pielok, a w zespole Legii Warszawa przygotowany do wejścia Łukasz Pococha, który zmieni Łukasza Wieczka. Pierwsze kwarty. Tylko w rękach Pacochy. Pacocha od razu wyjście pod kosz. Jednak Aleksander Filipiak skutecznie zabrał mu piłkę. Kontra gliwickiego zespołu. I Filipiak skutecznie wyjściem pod kosz zdobywa kolejne dwa punkty. Kiedy kapra obejmuje prowadzenie 17-16. Poseł z Andrzejewskiego. Wesołek blisko. Zdaję sobie z tego sprawę, że ten zawodnik grozi rzutem. Strzał z Pacocha. Uzyskany przez Salmonika. Oddaje do Andrzejewskiego. Andrzejewski musiał rzucać, kończył się akcji. No, rzut zupełnie niecelny. I piłka opuszcza parkiet. Dobra defensywa zespołu z Gliwic. Nie na darmo. Nie na darmo. Mówi się o tym, że Gliwiczanie żyją najlepiej w całej lidze. Zresztą to fakt stwierdzają też wyniki. Gliwiczanie tracą najmniej punktów w całej lidze. Zmianę w miejsce Aleksandra Filipiaka, Grzegorz Podołka. No, dość ciekawa zmiana. Zobaczymy, kto będzie w gliwickim zespole odpowiadał za rozgrywanie. No, na pewno będzie to Marcel Dzieba. Wchodzi także ponownie Piotr. Przepraszam, ponownie Łukasz Wieczek na parkiecie w miejsce Piotra Rybaka. Tak, potwierdzają się te słowa. Marcel Dzieba w roli jedynki. Grzegorz, wymiana Pielocha. Ten do Grzegorza Podołki. Blisko Podołki, Pococha. Mamy jednak kolejną stratę gliwickiego zespołu. Teraz zaliczyłeś! Kontrze. Grzegorz Kukiełka, no i nie dość, że trafił, to jeszcze został faulowany, tak więc będzie miał okazję na zdobycie jeszcze jednego punktu. Punkty zdobył Grzegorz Kukiełka, a faulował Damian Pieluch. To pierwszy faul tego zawodnika, czwarty faul zespołu. Kukiełka. Dodatkowy zaledwie 55% skutecznością w sezonie, no ale tym razem skutecznie. Grzegorz Kukiełka. Teraz przewinie Kukiełki. Półtora minuty do końca pierwszej kwarty. Legia prowadzi 19-17. Dzięba do samego. To jest powrotem Reka Dzięby.
chyba próbował zagrać do Werselaka, no ale podanie niskim kozłem, no i Werselak nie zdążył sięgnąć po tę piłkę, więc mamy kolejną stratę GTK. Była to już siódma strata, no i teraz przewinienie Werselaka, może jest to piąte przewinienie GTK, będziemy mieć rzuty wolne. Na linii rzutów wolnych to stanie Tomasz Andrzejewski. Andrzejewski rzuca rzuty wolne z aż 84% skutecznością. To jest dobry element w jego wykonaniu. Potwierdza to swoim pierwszym rzutem. Druga próba również skuteczna, 21-17. Minuta, 10 sekund do końca pierwszej kwarty. W celi Dzięba. Na Wielocha. Nie było to jednak podanie, które by pozwoliło Wielochowi pewnie się na doskonałej pozycji do rzutu. No ale Wieloch świetnie uciekł za plecami swojego obrońcy pod kosz. Dzięba podał w odpowiednim momencie. No i mamy 2 punkty. Zobaczycie. Andrzejewskiego. Ręka Zimowskiego. Linowski wykorzystał przewagę wzrostu, zepnął Marcelego Dziębę pod kosz, no i nie trafił. Linowski. Dzięba. Z dystansu. Nieskuteczny. Zbiera pacocha. 15 sekund do końca pierwszej kwarty, tak więc Legia będzie starała się zagrać na do samego końca. Kilka odcinka pacochy. Zasłona Linowskiego, no ale trochę bliski straty. Ostatecznie złapał piłkę, no ale rzut niecelny. Pierwsza kwarta kończy się wynikiem 23-19. Zapraszam do 2 minuty przerwy. 23 dla zespołu gości. 2 minuty przerwy. Przerwy wracamy do gry. Wobec tego, że wznowienie wygra zespół z Gliwic. Kolega będzie rozpoczynał drugą kwartę. Czasem parę statystyk po pierwszych 10 minutach gry. Jeśli chodzi o skuteczność, to Gliwiczanie 75%, Legia 56%. W rzutach przez 2 punkty GTK aż 88,9%. Czasem skuteczna akcja Marcela Gowiczka, no i 25-19 Legii. Procent statystyk Legia 70% razy 2. W trakcie punktowych oba zespoły po 33%. Zbiórka przewaga Legii 5-3, 2 asystach 4-3 dla GTK, 6 start zespołu z Gliwic, 4 Legii, 3 przechwyty GTK, 1 Legii. Natomiast ważna statystyka, jeśli chodzi o punkty po stratach, 11 punktów Legia, 4 Gliwice. Teraz doskonałe wejście Aleksandra Filipiaka, który przekładając piłkę za plecami minął swego rywala, no ale
Potem spod kosza, no nie trafił prostego rzutu, a szkoda, no bo była to doskonała akcja, no i ten rzut mógł być koronowaniem popisowego zagrania rozrywającego GTK, no ale punktów nie ma, no i nadal jak je prowadzi 6 punktami. Łukasz Wieczego, Pacochy. Niecelny rzut Pacochy, no ale przypił bez zbiórki. Faulował Marcin Salamonik, drugie przewinienie tego zawodnika. Faulował Marcin Salamonik. To drugi faul tego zawodnika. Pierwszy faul zespołu w tej karcie. Zmiana w zespole gospodarzy. Powraca na parkiet. Salamonik opuszcza parkiet, tylko miejsce Radajcza. Nie chciał zagrać Łukasz Wieczego, odbijając o plecy Nikacki TK, ale zagranie niestety się nie udało, choć piłka pozostaje w rękach koszykarzy Legii. Wieczek Andrzejskiego, przy Andrzejskim Woreczak. Celny rzut, zawodnika Legii zbiera Aleksander Pipiak. Jak szuka badania do Radyczaka. Nie zdobył się na to badanie, no i popełnił stratę. Dając Łukasza, przepraszam, tak, pod, no i Łukasz Pacowa nie trafił kontry, no to dobija Łukasz Wieczek, no i 27-19. Trener Turkiewicz prosi o przerwę. Kolejne 6 punktów zdobyła Legia, no i wyraźnie odskoczyła. Zobaczymy, czy ten Turkiewicz zdoła na nowo poukładać grę swojego zespołu. I co najskuteczniejszy barwa GTK Aleksander Pipiak. 8 punktów, drugim strzelcem Łukasz Radajczak, 6 oczek. Jeśli chodzi o Legię, 5 punktów, no, przepraszam, 7 punktów Adam Linowski i również 7 Grzegorz Kukiełka. Zobaczymy, czy Gliwiczanie poprawią swoją grę w ataku. No i zaczną zdobywać punkty. Póki co w falcie jeszcze bez zasłużenia zdobyczy. Celak do Radyczaka. Radyczak akcji 1 na 1 z Marcelem Wiczkiem, no ale sędzia wcześniej odwizuje przewinienie Wiczka. Pierwsze przewinienie Legii w tej kwarcie. Marcel Wilczek to trzeci faul tego zawodnika, a pierwszy faul zespołu w tej kwarcie. Dokrywamy 14 sekund. Lipek do podłogi, no ale ten zupełnie niecelny. Tylko przeleciała na to wręczą, w ogóle nie dotykając. No i mamy teraz odpowiedź Łukasza Pacochy, który trafia z dystansu. No i Legia prowadzi już 11 punktami, 30-19. Pipiak do Radyczaka, skorony Pipiak w rękę posłużającego JTK. Ten nagrywa do Marcina Weselaka. Marcin Wesela ograł Wilczka, no ale niestety znalazł się zbyt długo pod koszem, no i nie mógł oddać skutecznego rzutu. Pacochy jeszcze raz z dystansu, tym razem nieskutecznie zbiera Weselak. Mamy jednak kontry, który już podłupka zatrzymał szybko akcję, no i Gliwiczanie też ustawiają atak pozycyjny. Lipiak zasłonę od Weselaka, podaje do Pielocha na skrzydło. Skrzydło tyle z dystansu, no skutecznie pierwszy rzut tego zawodnika, to jest bardzo udany. 22-30. I przerwa na żądanie. No, przerwę prosi trener Piotr Bakun. Wyraźnie podenerwowany tym, że jego zawodnicy pozwolili na to, żeby Bielo podał rzut.
pewnością Rybakom przydał swoich zawodników na właśnie Jana Pielocha i Grzegorza Podolgana, to dwóch bez wątpienia najlepszych strzelców, jeśli chodzi o rzuty dystansowe zespołu z Gliwic. Kielow wrzuca z 31% skutecznością, a Podolga z aż 43%, więc trzeba na obydwu koszykarzy uważać, szczególnie że Kielow sporo tych rzutów oddaje, aż 114 w całym sezonie, 36 skutecznych. Zdecydowanie mniej takich prób ma na swoim koncie Podolga, tylko 44 rzuty, no ale aż 19 skutecznych. Wracamy już po przerwie do gry. 30 do 22 dla Legii. No i przed nami jeszcze 7 minut z pierwszej połowy. Teraz woli pierwszego rozgrywającego Piotra Bart. Przez dystansu Legii, ale niecelny. No i mamy przewinienie Andrzejewskiego do drugiej fałdy zawodnika, drugiej fałdy zespołu w tej karcie. Zespołowości na parkiecie z numerem 8 Grzegorz Majewski. Lipiak. Koszto Weselaka. Ja na pewno! Wider odbił za błąd 3 sekund. To już wyraźnie, wyraźnie chyba się pospieszył z tą decyzją. Błąd 3 sekund. Piczek. Na Piczaka. Ale tak dla Andrzejskiego. Andrzejski do Pasowy. Pasocha do Piotra Rybaka, Piotr Rybak po jednym końcu rzut po dystansu, nieskuteczny, zobaczymy kto zbierze, już Podolga i mamy teraz kontrę Gliwickiego zespołu, nie, Damian Pielek zatrzymuje akcję, podaje do Grzegorza Podolgi, Grzegorz Podolga z rogu boiska, niestety piłka zatańczyła na obręczy, no i nie wpada do kosza. Tomasz Andrzejewskiego. Andrzejewski czeka, aż po piłku wyjdzie Piotra Bach. To jest Andrzejewskiego dla Rybaka. Bach wchodzi pod kosz. Daje po linii końcowej. I tego kolegi zespołu ma już rzut dystansu niecelny. Wybiera Grzegorz Podolga. I tak tutaj czeka. Czeka, aż po piłku wyjdzie Grzegorz Podolga. Ostatecznie przekazują do Lipiaka. Lipiak przez dystansu. Ostateczny. No i tylko opuszcza parkiet. Zmiana w zespole gospodarzy. Kolegia będzie posiadanie piłki. Zmiana w zespole GDK. Kacper Rotwański, miejsce Grzegorza Podolgi. No i zmiana również w Legii. Wraca na parkiet Krzyszków Kiełka. Miejsce Łukasza Pacowy. 33 Grzegorz Kukiełka. Jeszcze jedna zmiana w miejscowym zespole, Marcin Salomonik. Druga zmiana w zespole gospodarzy. Ponownie na parkiecie z numerem 4 Marcin Salomonik. Maleski. Robaka. Robak poza mnie Grydzia. Myślę, że Salomoniku, no ale pomoc Kostora Lęskiego. Blisko straty Kulegi. My mamy teraz kontrę z Polski Wit. Kasper Lański niestety nie trafił, ale faulowany przez Łukasza Wieczka. No i teraz Kasper Lański stanie na niej rzut wolny. Faulował Łukasz Wieczek. To pierwszy faul tego zawodnika. Trzeci faul zespołu w tej parcie. Dwa rzuty wolne.
Radański kapa też był. Na piłki wolnej wykonuje Kacper Radański. Druga próba również stana na 6 punktów. Straty z Włosliwic 24 do 30. No i niewiele. Przepraszam, jeszcze 4 i pół minuty do końca drugiej kwarty. Lecki pod koszem oddaje jednak na wód do Baga. Przepraszam, do Wiczka, Wiczek do... Tutaj jest połowa, ale niecenny rzut. Grupka Gliwickiego zespołu, ten tylko w kontrze. Nagrywa do Radańskiego, Radański dystans skuteczny 27 do 30. 3 punkty! Kacper Radański! Wiczek, wejście pod kosz. Przewinienie Aleksandra Filipienka. Filipiak uziepiał w tym w tej akcji. Został uderzony łokciem przez Wiczka. Faulował Aleksander Filipiak. To pierwszy faul tego zawodnika, drugi faul zespołu w tej kwarcie. Zmiana w zespole gości. Na parkiecie z numerem 15 Adam Linowski. A dwa rzuty wolne wykona Łukasz Wilczek. Łukasz Wilczek już na nim rzuty wolne. Skuteczność rzutu wolne. No i pierwsze aktywanie celne. Drugi rzut już skuteczny, 27 do 31. Samolot do Filipiaka. Filipa wejście pod kosz. No i skuteczny rzut. Dobre podanie przewodnika, który zauważył swojego rozgrywającego, biegającego pod kosz. No i ten tym razem się nie pomylił. I to były dwa punkty, 29 do 31. Wojciech do Inowskiego. Inowski jest napolowany. No i punkty, które zdobył po tej akcji, nie zostały zliczone. Przewinienie Radajczaka, który faulował po raz trzeci, no a to oznacza, że ten drugi nie będzie chciał ryzykować dalszego pobytu tego zawodnika na parkiecie, no i jedno miejsce już Marcin Weselak. Ponownie na parkiecie z numerem 17 Marcin Weselak. Dogrywamy 14 sekund. Kiewicz musi się oszczędzać swoim wysokich. Nie ma Pawła Zmarlaka, który nadal cierpi z powodu urazu odniesionego w meczu z Farmem Basket Poznań. Kiedy to jeden z zawodników gości spadł na palec z jego stopy. Mamy straty legii, zupełne niezrozumienie Wszelka Warszawskiego zespołu. No i piłka wyrzucona w aut. Filipiak. Radańskiego. Radański w super sytuacji pod koszem. No i zdobywa dwa punkty. Doskonałe podanie. Filipiaka. Mamy przerwę na oglądanie, potem jak zwyczajnie wyrównali stan pojedynku. Mamy wynik po 31, trener Bakun nie wytrzymał, poprosił o drugą przerwę na oglądanie. Pewno trener polskiego zespołu ma świadomość tego, że na tak gorącym terenie jak Gliwice, gdzie do tej pory wygrały tylko dwa zespoły, czyli Max Elektro Sopu Łańcuch i Polonia Leszno, trzeba szanować każde prowadzenie, no a że warszawianie prowadzili już z liczbą 8 oczek, no to z pewnością trener Bakun przekrywał od swoich koszykarzy większego szacunku dla tego prowadzenia, a tymczasem oni w dość łatwy sposób roztrwonili tą przewagę, no i Gliwiczanom udało się wyrównać. Grają w tym meczu nie tylko o zwycięstwo, no ale przede wszystkim będą chcieli wygrać różnie do 5 punktów. No, warto przypomnieć, że w Warszawie przegrali 4 punktami, no i by w przypadku sytuacji, gdy oba zespoły miały po równą ilość punktów, ważny będzie bilans dwóch meczów.
Warszawska Legia. Winowski. Kiełki, no ale mocno ten na mocno ściskany przez Kasza Radzańskiego, bliski straty. Dobra ręka Łukaszewiczka. Łukaszewiczek skuteczne wejście pod kolor, szukał Aleksandra Fiedziaka, no wypracował sobie dogodną pozycję. Do rzutu spod strony. Jak do Rodańskiego, ten do Weselaka. Weselak niestety niecelnie, no i teraz kolega ma szansę na zdobycie hoku. Chodźniczek przy nim szkarty Rodański. Puszka piłka. Nieskutecznie, to zwierzęta z Rodański. Rodwański dynamiczne wyjście pod kosz, no ale niestety nie było ani faulu, ani zdobytych punktów. I znów Legia. Andrzejewski. Zupełnie niekryty rzut z dystansu, no skuteczny. 31 do 36. Za 3 punkty Tomasz Andrzejewski. Właśnie ta sytuacja, o której mówiłem wcześniej, czyli to, że ten zawodnik potrafi rzucić z dystansu, no a Marcin Weselak został pod koszem. Przewinienie Łukasza Wiczka. Nie będziemy mieli zmiany w zespole Legii. Wiczek opuszcza parkiet, bierze miejsce Pacocha. Zmiana także w GTK, po raz pierwszy na parkiecie Dominik Krótkowski. Który zmieni Marcina Weselaka. Odważne posunięcie dla Skiewicza, ściąga jednego z wysokich zawodników. Został już tylko Marcin Salamoni. Mamy 14 sekund. Kacper Radwański. To podanie, to nagrywa do Damiana Pielcha. Pielch wejście pod kosz. Nieskuteczne, to zbierze Marcin Salamoni. Ale niestety nie udało mu się dobić tej piłki. Mamy teraz kontrę Legii. No, całe szczęście Gimszanom udało się zatrzymać tą kontrę przewinieniem. Zdobyty kosz został zaliczony, falą miał Damian. Allo, przepraszam. Przerwa na żądanie dla trenera Rutkiewicz. Na półtorej minuty przed końcem pierwszej połowy przy prowadzeniu Legii 36 do 31. Tego zawodnika o czwarty fał zespołu w tej części gry. Poprzednia przerwa wzięta przez trenera Wakuna dała wyraźny skutek. Legia podrobiła swoją grę, zdobyła 5 punktów, no i prowadzi właśnie różnicę 5 oczek. Zobaczymy, czy teraz podobny skutek będzie miała przerwa wzięta przez pana Tutkiewicza, czyli również jego zespół zdąży skutecznie odpowiedzieć jeszcze w tej połowie. Póki to najskuteczniej się świetnego Witega Aleksandra zdobył 10 punktów, drugim strzelcem Kacper Radwański punktów 7, a jeśli chodzi o Legię, najskuteczniejszy Łukasz Wiczek 9 oczek, a następnie Adam Linowski 7 punktów i również Grzegorz Kukiełka 7 punktów. Przewaga Legii w zbiórkach 13 do 10. W asystach leci zawodnicy Gliwic 8 do 6. Taki sam rezultat w stratach. 8 popełnionych przez GTK, 6 przez Legię. W przechwytach 4 do 2 dla gospodarzy. Proszę Państwa, dogrywamy 18 sekund. Wracamy do gry. Kosz Pacocha do Tomasza Andrzejewskiego. Pewnie nas czekał, aż rozgrywają się Legii. Widzę z powrotem po piłkę. Wnioski. Pyta Robaka, no mamy przewinienie Kacpra Radwańskiego. No i Robak stanie na niej rzutu wolny. Faulował Kacper Radwański. To pierwszy faul tego zawodnika. Rzut z 78% skutecznością. Dwa rzuty wolne wykona Piotr Robak.
Pierwszy rzut niecelny. Drugi wpadł do kosza, więc wynik 37 do 31. Dzięba teraz woli dużego zwalającego. Dynamiczne wyjście pod kosz. Rzut niecelny, ale zbiera Dzięba. Zablokowany przez Zimnowskiego. Po co chodzi w piłki? Piłka Danczewskiego. Przy Andrzejewskim pierog. Oddaje na ogół do Linowskiego. Linowski rzut z dystansu. Jest skuteczny. 31 do 40. Za 3 punkty. Trafił Adam Linowski. Kopkowski do strony Kopkosz. No i ten zdobywa swoje pierwsze punkty w tym meczu. 33 do 42. Przepraszam, 33 do 41. 8 punktów różnicy. 20 sekund do końca pierwszej kwarty. No ale Legia nie może grać do końca. Jeszcze kilka sekund zostanie zawodnikiem z Dywid. Trochę zablokowane przez Salamonika, no ale cóż z tego, skoro Tomasz Andrzejewski. No i mamy wynik 42 do 33 po pierwszej połowie. Zapraszam do pytań przed. 9 punktami prowadzi zespół gości. 15 minut przerwy.
Proszę, żeby dzieci zeszły spod kosza. Mamy już pierwszą osobę, która przygotowuje się do rzutu. Proszę zejść spod kosza. I pierwszy rzut niestety niecelny, tak więc teraz kolejna panią. No, niestety też rzut zbyt słaby. No i ostatnia osoba. No, było już bliżej, ale niestety też niecelnie. Także dziękuję za udział. Zapraszam za 2 tygodnie na meczu z SKK Siedlce. Dobry wieczór Państwu, witam Was serdecznie.
na kolejny mecz. Po pierwszym przerwie wracamy do gry. Po pierwszej połowie Legia prowadzi z GTK 42-33, a tymczasem dwóch już zakończonych spotkania 27 kolegi pierwszej ligi mężczyzn. Dość niespodziewanie Max Elektro Sokół Łańcuch przegrał u siebie z Kotwicą Kołobrze 71-73, a ZK Maduro Rolnica Kłodzko również przegrała u siebie z Biofarmem Basket Poznań 66-71. Więc Legia ma o co walczyć w dzisiejszym spotkaniu. Zobaczymy, czy wykorzystają potknięcie lidera i zrównają się liczbą punktów z nim, czy też jednak nie zdołają utrzymać tego prowadzenia. No i to GTK będzie na koniec spotkania cieszyć się kompletu punktów. No, strata Marcelego Dzięby. A teraz przewinie Aleksandra Filipiaka, który zatrzymał kontrę stołecznego zespołu. Aleksander Filipiak to drugi faul tego zawodnika, a pierwszy faul w trzeciej kwarcie zespołu. Mamy rzutku, kiedy dystansu niespotycznie to zbierze piłkę. No, jak ostatni do tego Łukasza Dajsza, tam jest piłka nadal w posiadaniu Legii. Piłkę do gry będzie wprowadzał Łukasz Wieczek. Zatrzymał się, nagradał piłkę z powrotem na obrót. Podrobak. Po podaniu do Kuzienki był piłkę wydał w stanie kryty. Mamy błąd 24 sekund. To był Adam Wnioski. Czekał z podaniem, czy też oddaniem rzutu. No i mamy stratę. Salomonika. Salomonik mało aktywny pierwszy powiedz, zobaczymy teraz będzie lepiej. Do Filipiaka, no Filipiak niestety nie trafił. No ale piłka nadal w posiadaniu GTK, bo prosty błąd zawodników z Warszawy, którzy nie zrozumieli się, no i mimo że w prosty sposób mogli złapać piłkę, ta ostatecznie opuszcza parkiet. Piłka do Teczaka. To też jak z powrotem Filipiaka. Mamy jednak błąd. 6 sekund. Pogliczek. No tak, nie ma nic przybicia. Podaje do drugiego piłki. Piłka próbował zmienić, ale nie bardzo dobrze stał na nogach. Oddanie do Wiczka, który nie trafia do sensu. Tu mamy kontrol gliwickiego zespołu. Dzięba. Niestety strata tego zawodnika pozwał sobie piłkę w nogi i ta opuściła parkiet. Wnioski. Mamy jednak przewinienie. Falował Marcelin Dzięba. To pierwszy fał tego zawodnika, drugi fał zespołu w tej kwarcie. Dogrywamy 14 sekund. Ten drugi ma wyraźne pretensje do arbitrów. Arbiter, który był bliższy tej sytuacji, nie gwiznął, a zrobił to ten, który stał zdecydowanie dalej. Wnioski bliski staty. Kusińcy Robak. Robak do Łukasza Wiczka. Kusińcy do tego brata Marcela, no i ten trafia z dystansu. Za 3 punkty Marcel Wiczek. 45-33, najwyższe prowadzenie Legii w tym meczu, 12 punktów. Zobaczymy, jak odpowie GTK. Salomonik próbował zagrać do Radańskiego, no ale to nie jest skuteczne. Legia jednak kończy również powinna błąd, no Grzegorz Pukiełka nogą wybija piłkę za niekońcową. Salomonik, teraz Teczaka pod kosz.
na przepychu Malinowskiego. Został zablokowany przy wyrzutu. Piłka wejście pod kosz, nieskuteczny, kto zbierze piłkę? Malinowski. Podanie do Robaka przez całe boisko, ale już przy nim Dziemba, więc jego nic nie mogą korzystać z tej okazji. Przewinienie Kacpra Radańskiego, który faulował wchodzącego pod kosz Grzegorza Pokiełkę. Kacper Radański to drugi faul tego zawodnika, a trzeci faul zespołu w tej kwarcie. Dwa rzuty wolne wykona Grzegorz Kukiełka. Jeszcze bez punktu w tej połowie. Legia cały czas powiększa swoją przewagę. Czwarty punkt zdobyty po przerwie. Drugi rzut wolny, Kukiełki również zdany. No i mamy już 47-36. Wysokie prowadzenie gości. Coraz trudniejsza sytuacja Gliwiczan, którzy jeśli chcą jeszcze w tym meczu tej, to muszą zacząć trafiać. No ale próba Kacpra Radańskiego również niecelna. Wiczek do Marcela Wiczka, no i ten jeszcze raz skutecznie. O przerwę wreszcie. Kokiewicz, wysokie prowadzenie. Z prostoma punktami, no i gospodarze musiał zareagować. Kukiewicz. 10 punktów zdobył Aleksander Filipiak, drugim strzelcem. Kacper Radwański punktów 7, a jeśli chodzi o zespół Legii, to 10 punktów. Punktów Adam Linowski, 9 Łukasz Wilczek. Tateczek z pół dystansu, ale nieskutecznie. Łatwa sytuacja na zdobycie punktów, ale niestety środkowy GTK nie oddał żadnego rzutu. Marcel Wiczek z pół dystansu. Nieskutecznie, tu zbierze. Czegoś Kukiełka, choć wydawało się, że już był za boiskiem. Linowski da skutecznie w akcji 1 z Łukaszem Mityczakiem. 18 punktów różnicy. Trzeba do Salonika, no i Salonik. To jest sytuacja. Marcin Salonik. Nie zwykł się mylić. Jeszcze z Macewiczek, tym razem rzuca krótki, zbierał korze Dejczak. Mamy kontrakt Gliwickiego zespołu. Aleksander Filipka. Kacper Radwański, Kacper Radwański falowany, no ale niestety nie trafia. No, myślę, że to okazja na zdobycie dwóch punktów z nim rzutu wolnych. Tylko do wyjścia. Mamy Wilczek. Pierok, zmienia Marcelę Dziębę. Wilczanie wyraźnie potrzebują rzutów dystansowych, jeśli chcą wrócić do gry. To jest najlepszy sposób na to, aby odrobić wysokie straty. Póki co tylko trzy celne rzuty. Jeden Radwańskiego, jeden Salonika. No i jeden właśnie Pierocha. Radwański niestety nie trafia z rzutów wolnych. Druga próba już celna, 36-51. Piłka!
Kowicze. Lewniowskiego piłki. Widzi, że Malko rzucił się do kosza, no i Kukiel stanął już w scenie. No Kukiel to był Grzegorz Kukiełka. Znaczy celowanie do Damiana Pyrocha. Damian Pyroch niestety stracił piłkę, no i mamy kontrę Legii. Lewniowski również skutecznie wsadem zakończył akcję. 19 punktów różnicy. Linowski. Maciej Salmon z dystansu. Niecelnie. Tu zbierze. Damian Pyloch. Próba do bitki nieskuteczna, no ale to wynik wyfalowany. Więc ten teraz na jeszcze dowolny. Grzegorz Kukiełka. To drugi faul tego zawodnika. Drugi faul zespołu w tej kwarcie. Zmiana w zespole gości. Powraca na parkiet. Wraca na parkiet też Pacocha, który zmienia Kukiełkę. Dwa rzuty wolne wykona Damian Pyloch. Również celne, 36 do 55. Damian Pyloch. To co? No, Łukasza Liczka. Spójrzmy po cochę, potem po Chrobakaru, na dystansu. Celna próba. Za 20 punktów różnicy. Piotr Robak. Próba do grania Filipiaka pod korzyść zawodnika, ale obrona Legii w porę się zorientowała i przecięła to zagranie. Romanik. Filipiaka. Filipiak nieco nie spłuca samego kosza. Kontra Dywicza, wyrok do Filipiaka. Filipiak starał się zagrać do Salomonika, no ale niestety robił to zbyt późno, no i Adam Lienowski przechwycił piłkę. Tak wiecie, do Pacochy. Jest powrotem do Dywicza. Kilka Pacochy Lienowskiego, ten Dywicza do się nie trafia. Próbuje dobić, nie się skutecznie. Jeszcze jedna próba do wyjścia, tak, że nie skuteczna. Skłodzę wrzucenie skutecznie, co zbierze. Dobrze, zbił Radański, no mamy te skłody z wysokiej wiz. Salomonik do Pyrocha, Pyroch z dystansu skutecznie. Za trzy punkty! Damian Pyroch! Będzie ten rzut, który poderwie 50 bałki. Dobra, teraz pan Marcinia Salonika, który zablokował podanie Łukasza Pacochy. No, Pyroch próbował zrobić spod kosza, ale niestety został zablokowany, a potem musiał polować Pacochę, który będzie już w kontrze. Mamy zmianę w niebieskim zespole parkiet Zbusza Radwański i Radecza w miejsce Wesela i Zięba. Również zmianę w Legii na parkiecie w miejsce Lindowskiego. Andrzejewski. Na parkiecie z numerem 30 Tomasz Andrzejewski. Jeszcze jedna zmiana w zespole niebieskim. Filipia opuszcza parkiet, jego miejsce Podłuka. Chyba do Podłuki, tylko do Salonika, Salomonik mi Andrzejewskiego. Daje z powrotem do Podłuki, Podłuka na czystej pozycji, bez dystansu nieskutecznie. Biera Łukasz Pacocha.
Przyjmuje podobki, jest piątym zespołu z Gliwicą i będziemy mieć rzuty wolne na linii w stanie Łukasz Pacowa. Parkiet opuszcza Łukasz Wieczek, jego miejsce Grzegorz Kiełka. Chodzi także Grzegorz Maleski, który zmieni na Strawiczka. Powraca na parkiet z numerem 8 Grzegorz Malewski. Zmiana w zespole gospodarzy. Na parkiecie jeszcze jedna zmiana w zespole Gliwic. Parkiet opuszcza Marcin Salamonik, zmieni miejsce Dominik Rutkowski. Dwa rzuty wolne wykonał Łukasz Pacowa. Drugi również 47-60, a w kolejnym spotkaniu w 27 kolejki Meritum Prudnik wygrywa ze Spółnią Stargard 79-54. Idziemy do Bielocha, grał za Markowicz dystansu, zrobił kozioł, zbliżył się pod koszt, ale ta próba była już niecelna. Ćwiczenie jednak w posiadaniu długi, ale Salak za mocne podanie do Bielocha, no i tam jest fajną stratę gliwickiego zespołu. Cocha. Andrzejskiego, Andrzejski na wolnej pozycji, Wesołak nie wyszedł za nim. Ale choć rzut był niecelny, to legia nadal w posiadaniu po tym, jak zdoła zebrać piłkę. Wyraźnie dzisiaj prowadzenie Gliwiczan, przepraszam, legi na biurkach. Teraz jednak Gliwiczanom udało się zebrać piłkę, no i mamy akcję GDK, Wesołak, przy Andrzejski. Niestety rzut pod piórki. Cocha. Kiełka. Rabat. Zespół dystansu. Spotkanie. 41-62. Kiełka. Rabat. Idziemy do Rutkowskiego. Ten miał początkowy powód. Też nie trafia. 43-62. Tylko w ostatniej sekundzie tej kwarty niecelnie. No i po 30 minutach gry mamy wynik 43-62. Zapraszam na 2 minuty przerwy. Na prawnicy wyników 19 na punktami prowadzi zespół gości. Gry, przed nami ostatnia kwarta spotkania, ostatnie 10 minut gry, ale wysokie prowadzenie zespołu z Legii 19 punktami, tak więc raczej losy tego meczu nie stały się rozstrzygnięte, no otwartą kwestią pozostanie rozmiary zwycięstwa. Strata zespołu z Gliwic.
Była próba kontry i podanie do Marcina Weselaka, no ale przy nim był Łukasz Pacocha, zdecydowanie szybszy, na całe szczęście Weselak zdążył zostawić tą piłkę, no i spowodować, że Pacocha wybił ją za nie końcowo, ale no, nie było przynajmniej straty. No i Damian Pyrow rzut z dystansu, no, daleko odległość, szybki rzut, no dziwna decyzja tego zawodnika. Nadal broją strefą. Odrzucono do Łukasza Pacochy, no ten trafia z dystansu. Za 3 punkty Łukasz Pacocha. Obrona strefowa póki co nie jest najlepszym rozwiązaniem dla zespołu Legii. Legia zdecydowanie sobie z nią radzi. Łukasz Podulka do Marcina Weselaka, no i ten faulowany przez Piotra Rybaka. Fałował Piotr Robak. To pierwszy faul tego zawodnika i pierwszy faul zespołu w tej kwarcie. Dwa rzuty wolne, wykona Marcin Weselak. Weselak prawie pierwszy rzut. Prawie również drugi. Marcin Weselak. Trzeba przyznać, że to rzecz niespotykana w tym sezonie, bo Wesela rzuca rzuty wolne z katastrofalną 30% skutecznością, tak więc te dwa trafienia na pewno są dość zaskakujące. Legia nadal prowadzi 20 punktami, no teraz przewinie Damiana Pielocha, którego sprytnie oszukał Piotr Robak, markując rzut z dystansu, a następnie wytując się na wejście w strefę podkoszową. A pierwszy fan zespołu w tej kwarcie. Dogrywamy 14 sekund. Pacocha. Wydanie Andrzejskiego, niestety nie zasłony. Woła Maleckiego. Ostatecznie oddaje nogę. Robak do Kukiełki. Kukiełka w ostatniej sekundzie akcji. 3 punkty. Trafił Grzegorz Kukiełka. Biorą z pół dystansu, nieskutecznie, zbiera Maciej Weselak. Kuski z Weselaka. No i ten sprytnie oszukał Maleckiego. Wyprzedził go, no i mamy dwa punkty środkowego JTK. No i znów na czystej pozycji Grzegorz Malecki, nieskutecznie zbiera Grzegorz Podulka, kontra spół Kibic, skuteczne wyjście pod kosmą całego Dzięby, 49-68. Kontę Wielkiego Zespołu, Dominik Rutkowski. Jeszcze pod kosz, mamy dwa punkty. O przerwę prosi ten Bakun. Dominik Rutkowski. Wyraźnie zdenerwowany tym, że zawodnicy odpuścili sobie rywalizację w tym spotkaniu, przestali trafić w ataku, no a to powoduje, że Gliwiczanie mogą przeprowadzać kontry, które powodują, że zdobywają punkty. Mamy straty nadal, są jednak wysokie, 17 punktów różnicy, 51-68, niewiele ponad 7 minut. Chyba jest do zakończenia tego spotkania. Teraz jednak na pewno po reprymencie trenera Bakuna Legia zagra zdecydowanie skuteczniej. Wracamy do gry, w Legii bez zmian. Nie, mamy jedną zmianę, wraca na parkiet Łukasz Wiczek.
Majewskiego. Majewski wejście pod kosz, nieskuteczne, kto zbierze. Dobra, Maleski. No i Legia ma szansę na podobnie jak Kocha do Jędrzejskiego. Jędrzejski do linii końcowej. Po tym jak uzrał Pielocha, no ale nieskuteczny rzut. I zbiera Marcin Wesela. Kuski do Wesela Kanatem. Ten jednak wcześniej faulował Łukasza Wilczka. Faulował Marcin Wesela. To drugi faul tego zawodnika i drugi faul zespołu w tej kwarcie. Łukaszczyk. No po co wy? To nie jest blisko pudełka, ale Pacocha jedną rzucę od dystansu, no skutecznie. Za 3 punkty Łukasz Pacocha. No i znowu 20 punktów różnicy. Dzięba z dystansu, skuteczny. 54 do 71. Za 3 punkty Marceli Dzięba. Czegoś się pod kosz, ale teraz mamy przewinienie ofensywne. Podobał Marcelego Dzięby. Punkty niezaliczone. Kosz nie zostanie zaliczony. Faul ofensywny popełnił Łukasz Wilczek. To czwarty faul tego zawodnika. A czwarte przewinienie Wilczka. Zobaczymy, czy trener Baku będzie nadal trzymał tego zawodnika na parkiecie. A czasem zmiany w zespole GTK. Marcin Salamoni w miejsce Marcina Weselaka. A także Kacper Radwański w miejsce Grzegorza Budulki. Powrócił na parkiet numer 17, Marcel Wilczek. Marcel Wilczek. Za 3 punkty! Marcel Dzięba! Adama Niskiego, a tymczasem Dzięba powtarza swoją akcję sprzed kilku sekund. No i mamy wynik 57 do 71. No i przewinienie ofensywne Marcel Wilczek. Popełnił Marcel Wilczek. To czwarty faul tego zawodnika, a trzeci faul zespołu. Pod kosz dostał Nikosa, ale ma na dystansie do Radwańskiego. Radwański odrzucił do Radwańskiego. No mamy trzecią, drugą pod rząd. 60-81. Czyżby w tym meczu jeszcze miało być emocje? 11 punktów różnicy. Dużo będzie zależało od tej akcji. Czy Legia zdoła odpowiedzieć, czy znów się pomyli, a to może oznacza, że rozpoczone GDK. Bierze wiatr w żagle. Wejście pod kosz Łukasza Wilczka, ten zatrzymuje się, nagodaje do Grzegorza Kukiełki. Kukiełka do Macewicza, Macewicza do Łukasza Pacocha. Czy ten trafi z sensu? Nieskuteczny rzut, kto zbierze? Znów Legia. Wilka cały czas pada zawodnikom w ręce. Kosz Kukiełka, wejście pod kosz. Nieskuteczny, kto zbierze? Kolejny raz Legia. Tym razem Kukiełka sam po swoim rzucie zbiera piłkę. Zachodzi o wodzie. Pacocha jeszcze raz z sensu, nieskuteczny. Tym razem nawet i Pacocha, przepraszam, zbiera tylo. GTK. Idziemy do Salmonika. Salmonik do Kłoskiego. Kłoski wejście pod kosz. Nie trafia, no ale zebrał piłkę. Niestety piłka nie jest skuteczna. Przewinie do mnie na pierwsze. Faulował Damian Pielow. Mamy zmiany w Legii. Opuszczam na parkiet Kuleński. Biorą miejsce Wnioski. Również Kukiełka swoich parkietów. Jego miejsce zajmuje Piotroba. Zespole gości. Zespole GTK, dobrze przygotowany Kosma Coach. To jest nie dany na Pielocha. Pieloch popełnił piąte przewinienie. Na wiecie, że na piąty Kosma Coach. Łukasz Wilczek. Szybko podanie do Pacochy. Ten jednak mocno naciskany przez Kutkowskiego. Ostatecznie piłka trafiła do super szczęca Legii. Ale świetna obrona Marcina Salamika, który wyjął piłkę z kozła Pacosze. Mamy zatrzymanie piłki nogą przez Łukasza Wilczka. No i ten w sprytny sposób przerywa akcję. Dogrywamy 21 sekund. Tak
kapelania i radwański wyjście pod kołat, no skuteczne, 62-71, 90%. Przypomnijmy do końca spotkania. No przewidzimy Marcina Salownika, który teraz wyraźnie spóźniony przed Emilijewskim. No, ale widzimy, że Gliwiczanie próbują agresywnie bronić, próbują jeszcze przechwycić piłkę, która mogłaby spowodować, że mieliby kolejną szansę na zdobycie łatwy punktu. Wyciąg podwijany wokół boiska, ale udało się uwolnić z tej sytuacji pod odbicie Robaka. Przewinie Kosmokałczano i jest to piąty przewinie GTK, tak więc teraz na linii rzutu wolnych Marcel Biczek. To pierwszy faul tego zawodnika, karany dwoma rzutami wolnymi, a dwa rzuty wolne. Marcel Wiczek, 75% nie jest wolne. Pierwsza próba nie zana. Trafiony rzut, ale nie zaliczył punktu. Sędzia zdecydował o tym, że trzeba zatrzymać tę akcję, ponieważ Gliwicy zawodnicy przebiegali jeszcze w miarę miejsce przy polu Czaksaku. Jeden celny rzut, 10 punktów różnicy, 72-62 dla Legii. Trzeba jeszcze raz dystansu, nie tym razem niecelnie, to zwierzę, niestety Wilczek. Marnowana szansa GTK. Wizek teraz długo, będzie chciał wypłynęło jak najwięcej czasu. Podanie do Inowskiego, Inowski z dystansu, niecelnie, wykrótki, no ale zbiera Łukasz Wiczek. Wejście Wiczka po kosz, no i przewinienie Dominika Rutkowskiego, a jednocześnie rozgrywający Legii trafia, no i w zasadzie można powiedzieć, że pieczętuje zwycięstwo swojego zespołu, 12 punktów różnicy, a jeszcze będzie okazja na dołożenie kolejnego oczka z niżu dowolnym. To pierwszy faul tego zawodnika. Dodatkowy rzut wolny wykonał Łukasz Wilczek. Wilczek skutecznie, 75-62. Smokoł żadnej końcowej daje do Radwańskiego. Radwański wyjście pod kosz. Wygrywa 2 punkty, 64-75. Kacper Radwański. Cofa. Inowskiego, Inowski do Wiczka. Z powrotem do Inowskiego. A Inowski sprytnie wymusił przewinienie. Faulował Marcin Salamoni. To czwarty faul tego zawodnika, karany dwoma rzutami wolnymi. Dwa rzuty wolne wykonał Adam Lidowski. No i rzut wolny Lidowski. Już rzut krytyczny. Również 64-77, powinno być 10 sekund do końca spotkania. Dziewa do Kosmokołcza. Kosmokołcz miał pozwolenie, ale niestety rzut po dystansu niecelny. Piotrowak. Gdzie chciał grać długo, wszczęca czas. To jest samo wyglądanie, gdy się opłaciła. Marcin Salamon ostatecznie przyjmuje piłkę. Kasper Radwański faulowany przy próbie rzutu spod kosza. Zostanie teraz na niej rzut wolny. Faulował Łukasz Wilczek. To piąty faul. Tak, dziękujemy za grę Łukaszowi. Jego miejsce na parkiecie z numerem 33 Grzegorz Kukiełka.
dwa rzuty wolne. Wykonuje Kacper Radwański. Również 6-6-7, półtorej minuty do końca spotkania. Nisko strategia, ale ostatecznie Pacocha zdołał odbić piłkę do Niemieckiego. Tobak do Niemieckiego. Niemiecki do Wiczka, ten z dystansu nie chce, zbiera Kosmo Kaut. Wański z dystansu nie celnie, kto zbierze? Maciej Dzięba. Dzięba z dystansu. Również nie celnie. Zbiera Piotrowa. No, spokojnie, Radugo wie, że już jego drużynie nic nie może się spotkaniu dogrozić. Pograł jeszcze pod kosz do Maleskiego. No Maleski trafia ostatni rzut. No i mamy przerwę na żądanie dla trenera Dunkiewicza. No ale 13 punktów dzisiaj wiemy, że już w tym spotkaniu nic się nie zdarzy. Natomiast pewnie trener będzie chciał jeszcze przećwiczyć jakieś warianty taktyczne. Szczęście szeregach Legii Adam Linowski, punktów 16-14 oczy Grzegorz Kukiełka, a z kolei jeśli chodzi o zespół z Libii, 14 punktów Adam Radwański, przepraszam Kacper Radwański, po 10 punktów Aleksander Filipiak i również 10 Lemet Bielok. Bielok jednak już swojego dorobku nie powiększy, spadąc za 5 przewinień. Dzieba jeszcze raz z dystansu, nie się celnie. Nagę straci lecie ze sobą do końca, jeszcze kilka sekund zostanie na Gytyka. Pocachowuje się pod kosz, nie do robota, błąd kroku. Nie wiem, wcześniej jeszcze, bo 24 sekund. 3 sekundy do końca czwartej kwarty. Tylko Kacpera Radwańskiego zostanie już nieskuteczny, tak więc końcowy wynik spotkania 66-79. Legia wygrywa spotkanie z mojej kolegi przy jednoczesnej porażce Maxa Sokołańca, który rozmawia się z tym zespołem. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za dwa tygodnie na Zespół w Siedlce. Dziękujemy sędziom tego spotkania i zapraszam Państwa.